Witam Was, moi kochani, bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter The Humble, Planeta Humble. Słuchajcie, właśnie jestem tak gram sobie pomiędzy odcinkami i dostałem teraz wiadomość, bo sobie zrobiłem ten monitor wiadomości. Nazywam sobie szafki, bo zbudowałem tutaj nową szafkę z jedzeniem. Tu mam wodę, tu mam nadstop, rośliny, magnez, kobalt, tytan. I właśnie dostałem, wpisując tytan, dostałem wiadomość, że otrzymano nową wiadomość, więc chciałbym sprawdzić, co za wiadomość otrzymaliśmy tutaj jest. Bo to są nasze stare wszystkie wiadomości, które oczywiście możemy sobie przeczytać. No, nieaktywny. Dobra, ale zobaczmy, co to jest. Specyfikacja twojej planety, identyfikacja Humble, IPES 168, własność korporacji Starform Robotics, poziom zamieszkania 0, sektor Ezithial Prime, historia, po raz pierwszy przejęty przez Starform Robotics istnieje obecnie toczy się spór w galaktycznym sądzie akredytacyjnym dotyczący jej własności. Planeta Humble znajduje się w sektorze Ezithial Prime, w sektorze przed cywilizacją, przez który przepływały głównie statki handlowe podróżujące między dużymi portami kosmicznymi. Sektor składa się z 842 planet, 13511 gwiazd i ma szerokość 700 parseków. Planeta została zidentyfikowana jako potencjalny kandydat do przyszłej kolonizacji. Rok 3058. To jest ten sam rok, co w podstawce, co w głównej grze, bo ja sprawdzałem, to jest ten sam rok. Więc dobra, słuchajcie, pić mi się chce strasznie. Wejdźmy sobie do wody. Łyknę, dobra. Jeść mi się chce też, więc sobie zjedzmy. To jest 40. O, pełno. No i git. Jest dobrze. O, deszcz pada. Świetnie. Dobrze, słuchajcie, pomiędzy odcinkami za dużo nie zrobiłem. Jedynie co, właśnie tak jak mówię, nazywam sobie, tak jak pokazałem, zrobiłem sobie tą szafkę. Dobudowałem sobie ten interfejs. I zacząłem nazywać wszystkie szafki, więc no, jak widzicie, tak, no niedużo, niedużo. No, zawsze jak grzy robię, to wyskakuje mi, włącza się Nvidia, oprogramowanie Nvidia. A tutaj miał być krzem. I gitek. I chyba wszystko nazwane, tak? Jeszcze u góry mam szafeczki do nazwania. Tu mamy aluminium. Tutaj mamy wszystko chyba. Chciałbym napisać różne, ale znowu wyskoczy mi oprogramowanie Nvidia, więc napiszemy inne po prostu. Tutaj mamy Iryt. Tu będzie uran. Chciałem pisać uranit. Dobrze. Jeszcze sporo miejsca na szafki. Tutaj, jak widzimy, mamy biomasę. Najbliższa biomasa będzie za 800 gram, więc może ja bym sobie z tą biomasą pobawił się trochę i zaczął robić więcej. Tu możemy wyjść na górę, ale na górę na razie nie potrzeba nam. Co tutaj jest? To jeszcze niedobrze. Jest to jeszcze nie urosło. Dobra, to ja bym może coś zrobił z tą biomasą, słuchajcie. Byśmy wybudowali. No i tutaj wiadomo, jeszcze mam o materiał, nasiona i lód. Z biomasą. Co byśmy mogli zrobić z biomasą? Spójrzmy sobie na nasze craftingi. No, na biomasę to najlepsze byłoby chyba to. Tak. Więcej nasion, trawy. Więc ja bym tutaj strzelił teraz. Więcej tych nasionek. Więc magnez, aluminium, lirma. Magnez, aluminium, lirma. I aluminium. Magnez, aluminium, lirma. Magnez. Tu. Aluminium, lirma. Raz, dwa. I dwie wody. Czyli tu bym wziął cztery aż. Bym zrobił dwa rozsiewacze traw. Jeden bym sobie strzelił tutaj. O. Żeby było zielono. I jeden jeszcze tutaj. Żeby było
Zielono. No i brawo. I się dzieje, moi kochani. Powinno teraz wystrzelić ciepło, wystrzelić, biomasa powinna wystrzelić. Rośliny, biomasa powolutku rośnie. No spoko, ale to nie jest jeszcze to. Dobra. Słuchajcie, no to czas na chyba na wyprawę. Czas na wyprawę. Ja bym wziął tak, znowu 3 żelaza. 2 tytany. 1 krzem. I słuchajcie, chciałbym jeszcze iść do jaskini za mną. Ponieważ ja widziałem, że ona... wiecie co się trochę obawiam? Że ten lód cały stopnieje z czasem. Jeżeli on stopnieje, to przez ta cała góra z tyłu, co jest za mną, to tu stopnieje i to mnie obleje. To mnie zaleje wręcz. To wszystko spłynie tu. O, tam widzimy ten duży statek. A to jeszcze go mieliśmy? Nie, już go zbadałem do końca. Tam już nic nie było, bo przynosiłem rzeczy. Dobra, idźmy jeszcze raz do tej naszej małej jaskini. Czyli nie małej, dużej. Trochę powietrza, dobra. Lecimy do jaskini, gdzie chciałbym... jeszcze iść dalej, moi drodzy. Bo zobaczcie, my możemy tam jeszcze pójść, a tam nie szliśmy. Chciałbym zobaczyć, co tam jest. To jest koniec. Ale zobaczcie, tam jest przejście. Co... dokąd to przejście nas zaprowadzi? Ej, ja tu byłem. O, to kółeczko zrobiliśmy. Ej, spoko, dobra, dobra, to idziemy dalej. Trochę tlenu. Słuchajcie, teraz idziemy jeszcze na ten tyły. Bo my, moi drodzy, tutaj nie chodziliśmy za bardzo. Byłem przy tym. Ale co tam dalej jest? Czy tam jest, to jest koniec? Czy jeszcze dalej można iść? Dobra, to jest koniec. To tam w górę. Jestem ciekaw, co tam w górze jest. Czy ja tam byłem? O kurcze. A to ja byłem. Zerknąłem. To jest... ale tam jest coś, zobaczcie. Jeszcze dalej. O! Dużo uraninitu. Co my tutaj mamy? Moje czujniki, że też larwy i wczesne formy życia pojawiają się pod ziemią na tej planecie ze względu na kosmiczne wiatr. Larwy nie będą mogły rozmnażać się na powierzchni. Dobra. I mamy mikrochip. Dobrze. Czekajcie, muszę sobie poprawić chyba mikrofon i krzesło. O, dobra. A co my tutaj... słuchajcie, a jakbym to... bo ja tego właściwie... nie mogę tego rozłożyć? Mogę. A czy mógłbym to rozłożyć i postawić na nowo? Mogę. Tylko to nie może być na... to jest darmowa energia, nie? Chociaż ona jest praktycznie mi teraz już zbędna. Bo przecież mamy... ja przedtem o tym nie pomyślałem. Bo przecież... mamy, moi drodzy... już bioreaktor, nie? A to zawsze jest darmowa energia. Niech jest. Dobra. Tam jest dalej. Dobra, słuchajcie. Musimy sobie... zrobić oddychanie. Takie na szybko. Dziabnijmy sobie oddycharkę. Dobra. I lecimy dalej. Co tam będzie się kryło? Kolejne wyjście. Dokąd? O, do tej rakiety. Dobra, dobra. To idziemy jeszcze dalej, bo widzimy, że można do góry się spinać.
Oczywiście ten uranilit ja będę zbierał za moment. Muszę pozwiedzać najpierw, bo słuchajcie, w tym odcinku jeszcze dzisiaj nie zwiedzaliśmy, a wiecie, że ja jestem... pasjonatem eksploracji. Co my tu... Ach, powiecie co, przepraszam, pisaliście do mnie, jak słusznie, że mam otwierać trochę mniej tych skrzynek, bo one z czasem będą generować lepsze rzeczy, jeżeli... Ja to mogę rozbroić. A czasami można było rozbroić, tych jest też skały. Piszecie właśnie, żebym trochę mniej otwierał skrzynki, bo otwierał te skrzynki z czasem. Później dostanę lepsze rzeczy. Więc może faktycznie powinienem powstrzymać się od otwierania. Co tutaj jest? Czy jest jakiś sekret? Nie. Nie ma. Dobrze, powstrzymam się od otwierania tych przejść na razie. Tych skrzynek. Pójdę jeszcze na górę. Tam jest dalej przejście. Ja jestem bardzo ciekaw, co tam dalej znajdziemy. Chyba, że musimy poczekać, aż się wszystko roztopi, to wtedy będziemy mogli zwiedzić tą jaskinię do końca. Jestem bardzo ciekaw. Wow. Bo mam wrażenie, teraz wam pokażę, że to, jak się roztopi, to się otworzy nowe przejście. O! I teraz, czy ja tutaj skoczę? Udało się. Dobra, mamy nowe przejścia. I drogę wyżej. Dobra, powietrze. Okej, okay, mamy. Mamy mało wody. Nie wziąłem ze sobą wody oczywiście. No niestety. Co to jest? Nic. No i myślę sobie... Dużo uranitu. Mikrochip. Wiadomość. Nieaktywny. No i co? Chcę otworzyć tą skrzynkę teraz, czy nie? No i tak mi korci. Podstawowe rzeczy będą, prawda? Nasiona różne. Powinniśmy tego uraninitu jak najwięcej wziąć, a ja pierdoły zbieram. Dobra. To coś masz, nic nie masz. O, i tam dalej już nie przejdę, widzicie? Tam jest wyjście jakieś. Tylko jak tam się przedostać? No spadnę. Dobra, wiecie co? Chyba ten czas na uraninit. Zapełnimy się. I będziemy... Ekwipunek pełen. Zjem. Wody nie mam. Słuchajcie, no musiałbym powywalać rzeczy, chyba żeby ten... Czekajcie, to wywalę, bo potrzebujemy dwa. To wywalę, bo potrzebujemy trzy. Kobaldu nie potrzebujemy. To jeszcze też wywalę. Trzy, dwa, jeden. Dobra, i teraz resztę uraninity. I możemy wracać. Jest pełno. Krytyczny poziom nawodnienia. Dobra, czas do domu. Wow, zobaczcie, jaki farciel skoczył. Dobra, ruszamy do domu. I... Bo potrzebujemy wody. Widzimy się za moment. Och, jestem w domu. Strasznie pada, głośno jest. Napiłem się wody. No i co? No i będziemy teraz to wszystko znowu odkładać. Sprawdźmy, jakie schematy dostaliśmy. Mikrochip do konstrukcji P2 to jest to, co potrzebujemy. I plecak odrzutowy P3. Brawo.
No to będziemy, zobaczymy, zobaczymy. Plecak odrzutowy za chwilę. Dekonstrukcja P2. Nabój metanowy. Tego jeszcze nie możemy zrobić. Zeolit. Czy ja nie ściągnąłem, czy ja nie znalazłem zeolitu? Ale go nigdzie nie widzę. Chyba musiałem zginąć. I mi zniknął. Nie wiem. Plecak odrzutowy. Wow, wybuchowy proszek 8. To jeszcze nie możemy zrobić. To trzeba jeszcze trochę poczekać. Ale ten zeolit? Chyba, że on będzie w tej innej, w tej skrzynce inne. A teraz się zastanawiałem, czy... Mam, dobra. Mam. Świetnie. A teraz trzeba... O, grzyb, ja mam pełną... Dobra. Musimy poodkładać trochę rzeczy. Czyli na przykład roślinki. Ciebie poukładaj. O, ciebie. Nie, nie ciebie. Dobrze. Nasiona to chyba w tych skrzynkach. Tak. To też. Upo, dobrze. Reszta to jest na wycieczkę. Spoko. I ruszamy tutaj. Czy to jest P2? Tak, to jest P2 czy P1? To jest też P2, dobra. To tutaj możemy włożyć raz, dwa, trzy, cztery cztery uraninity. I tutaj też. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niech jest. Dobrze. No ślicznie. A co tutaj mamy? Wszystko. Wszystko. To tutaj zrobimy jeszcze jeden ten. I tutaj jeszcze jeden ten. Jest gitek. I możemy odkładać wszystkie śmieci. Jak wygląda sprawa? Już mamy jeziora. Nowy etap. No to zobaczymy, co teraz się stanie. Tego się najbardziej obawiałem. Że zaleje mnie woda. Wszystko się roztopi i spłynie. O kurka, to będzie ciekawe. Dobra, poukładajmy sobie w skrzyneczkach. Dobra, moi drodzy, sprawdzałem, co jeszcze mogę zrobić. I zapomniałem przecież, że ja mogę zrobić już powoli rakiety i startowe. Czyli to bym musiał zrobić. 3 żelaza, 3 tytany, 3 nadstopy. I wypuścić swoją pierwszą rakietę. No pięknie, to przecież mi pomoże bardzo mocno w terraformacji. 3 żelaza, 3 nadstopy jeszcze. No dobra, zróbmy swoją pierwszą wyrzutnię rakiet. Gdzie ją ustawimy? Za domem nie mogę, bo mam to. Gdzieś tutaj. Tu bym postawił, o. Rany, tutaj no nie da rady. Tu coś za... Wszystko jest... Damy radę. Wow. Pięknie. Dobra. I co my potrzebujemy? Do wypuszczenia swoich pierwszych rakiet. Mnożnik ciepła, mnożnik ciśnienia, mapowanie. O rany. O, biolaboratorium mamy pięknie. Pięknie. 2 osmy, aluminium i 3 nadstopy. Też możemy zrobić, tylko trzeba po 8 skoczyć. Taka mini baza, zobaczcie, a jak pięknie tutaj. Bardzo jestem z niej zadowolony. Dobrze, słuchajcie, wezmę sobie jedzonko. A ciebie? Wezmę sobie wodę. A ciebie? Skoczymy tą wodę tutaj wsadzić, bo nie potrzebujemy aż tyle. I słuchajcie, lecę po 8, bo mamy tylko jeden, a potrzebujemy sporą ilość do rakiet, więc słuchajcie, wskakuję tutaj i lecimy w tamto miejsce, gdzie są te kryształy i 8. Widzimy się za momencik. No i moi drodzy, wróciłem i mamy, jak widzicie, mnóstwo 8, także jest cudnie. Pajasko. No i parę roślinek, także możemy robić rakiety. Teraz tylko odłożę parę tych roślin, bo ich akurat nie potrzebujemy. Będę potrzebował chyba rakietę, do rakiet jakieś tam nasiona, lirmy czy coś tam, ale to za moment.
Magnes. Nie, ja tutaj mam jeszcze tytan do wyrzucenia z siebie. Parę żelazka. Parę roślin. Czyli nasion. Do góry skoczymy na aluminium. No i ten osm. Inne? Dajcie mi go. Możemy na razie go do aluminium, bo tu jest jeszcze miejsce. I teraz potrzebujemy na pewno dwa osmy. Tam były chyba do rakiety. Bo tutaj tego nie zobaczę. Nie, muszę zobaczyć jeszcze raz do rakiety i zobaczyć. Więc skoczmy zobaczyć, co my potrzebowaliśmy do tej rakiety. Ups. No i jak my chcemy wystrzelić jedną i drugą? Najpierw tą. Ale dlaczego ja osm chciałem? O kurka. Nie wiem po co. Do czegoś innego chciałem ten osm chyba. Nadstop. Ej, po co ja chciałem osm? A, biolaboratorium. Oj tak. Biolaboratorium chcieliśmy zbudować. Dobrze, dobrze, już jest inaczej. Już rozumiem. Dwa osmy, trzy nadstopy i jedno aluminium. Trzy nadstopy i jedno aluminium. Które właśnie odłożyłem też. To. I teraz mogę zrobić biolaboratorium, tak. To pochłonie trochę energii, ale to byśmy połączyli ze sobą, ale gdzie? Bo tutaj, już, to tutaj chciałem połączyć, ale to się nie da, bo... O kurka. Troszeczkę ograniczeni jesteśmy, jeżeli chodzi o miejsce do budowy. Bo tutaj nie mogę zbudować tego laboratorium obok, prawda? Się nie połączy. A tu? Tu się połączyło? Chyba się połączyło. Zobaczmy. Oj, połączyło się. I tu możemy tworzyć to, czego mi brakuje. Siarka i iryt, i to mi brakuje. To na razie nie mogę, to na razie nie mogę, to na razie nie chcę, ale to mogę stworzyć już. A to jest nam potrzebne. Dwie siarki i iryt. Do czego? Do, na przykład do niszczarki. Do recyklarenia, ale do niszczarki nam jest to potrzebne. Czy coś jeszcze? Chyba tylko niszczarka. Tak. Kwas kwazarowy. O Jezu, nie mam czegoś takiego. Chyba do niszczarki tylko, ale niszczarkę nie będę używał. To pomieszczenie mogą sobie duże zrobić. Ale dobra. Tu chyba więcej nie potrzeba. No, a łamacz rudy P3, patrzcie, jest. To trzeba było zrobić. Uraninit. Czy, żebym ja tylko nie zniszczył całego uraninitu. Zbieraj uraninit z powrotem. O, kurka, poszło. O, poszło. Wow. I jeszcze raz, wow. Dobra. Cały uraninit zużyłem. Dobra, jak wygląda sprawa z tym? 5, no to jeszcze trochę. Ciepło 63, o to jeszcze dużo. 500, to jeszcze trochę ciepło. To leci, 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 znak. I to 1,5, no to jeszcze sporo. Dobrze, wyrzućmy tą rakietę w końcu jakąś. Czyli ciepło i ciśnienie będzie szło do góry w takim razie. Jak wyrzucimy rakiety. Na pewno to była rakieta z kobaltem. Tu mamy trochę jeszcze kobaltu dodatkowego. Były chyba dwa kobalty. Nadstopy na pewno były potrzebne. Silnik. A silnik trzeba zrobić. Silnik kosztuje uran, pręt i nadstop. Uran, pręt i nadstop. Uran, pręt i nadstop. To w takim razie z irydu. Trzeba zrobić pałki irydowe, pałkę irydową. Czy mam jakąś? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Uran. Chyba jeden był. Pręt i nadstop. Zobaczmy, czy mogę zrobić. W takim razie najpierw pałkę irydową. Teraz silnik. Jeszcze jeden uran. Jeszcze jeden uran. Ok. Dobra. Silnik mamy. Silnik, kobalt,
Tam chyba były dwa kobalty, ale zobaczymy. Jeszcze jeden kobalt, trzy kobalty i jeden nadstop jeszcze. Trzy kobalty, jeden nadstop, później trzy krzemy i dobra. Wow, dwie rakiety chyba dzisiaj wystrzelimy. Trzy kobalty i jeszcze jeden nadstop. Nie, właściwie ten odłóż, stąd trzeba zabrać, bo stąd trzeba się pozbyć kobaltu. Jeszcze jeden nadstop. Później będzie kolejny silnik do zrobienia i kolejna rakieta, ale na razie pierwszą rakietę wystrzelimy. Proszę bardzo. Lecisz, moja droga. No. Teraz to. Dwa na stopy i trzy krzemy. Jak pięknie ciepło rośnie. Wow. Dobrze, dwa nadstopy. Już się pozbędziemy za chwilę nadstopu. I trzy krzemy. Tu. No i musimy zrobić jeszcze pręt. Czy ja mam tyle? Raz, dwa, trzy. Pali tam strasznie. Silnik chcemy zrobić, jeszcze jeden. Dobra. No i mamy kolejną rakietę gotową. I teraz tą. Pędzi. Co tak szczela? Co tak szczela? Koniec? Może jeszcze nie. Niski poziom nawodnienia był, ale już nie ma. Dobrze. Pięknie, jak ja lubię, jak to wszystko pięknie idzie do przodu. Brawo. Możemy sobie bakłażana zjeść nawet, a co tam? No genialnie. To chcieliśmy, nie wiem, czy tą niszczarkę mieliśmy zrobić? A to chcę zrobić. Plecak P3 jeszcze, dwa wybuchowe proszki, dwa osmy. Ej, ej, mogę, mogę, dookoła, dwa wybuchowe proszki, dwa irydy, cztery siarki, dwa irydy, cztery siarki, to wszystkie są góry, po co ja zszedłem? Akurat mam cztery siarki i dwa irydy, ojej, no już się iryd kończy. I możemy zrobić sobie dwa wybuchowe proszki. Ekstra. Znak dostaliśmy.
Mamy dwa wybuchowe proszki. Co jeszcze potrzebujemy do lepszego plecaka? Dwa osmy nadstop. Jeden nadstop. Też dwa osmy. No będąc aluminium. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze lepszy plecak. Na dzień dobry. Znaczy na do widzenia, bo to koniec odcinka. Ślicznie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. Zobaczcie, jak pięknie wszystko leci. Ciepło, ciśnienie. Pięknie. No to mi się podoba. To mi się podoba. Biomasa też ładnie idzie. Teraz czekamy na co? 25 kg będzie generator glonów. Ale na razie nie możemy go posadzić, zrobić, ponieważ nie mamy jeszcze wody. Nie mamy jeszcze jeziora. Będzie trzeba tlenem się zająć chyba jeszcze. Bo terraformacja wymaga jeszcze tlenu. A on stoi. Czyli co? Tlen 5 daje. Tlen 108. No więcej roślin, więcej traw. Więcej traw, moi drodzy. Więcej rozsiewaczów traw. Ile to kosztuje? To mogę robić jeszcze. Możemy zrobić tego multum. Ale dobra, trzymajcie się ciepło. Ja to zrobię za chwilę po odcinku. Pa, pa.